Witajcie, witajcie na kanale Park Maszyn. Cześć i czołem, panie kolego. Cześć Darku, cześć kochani. No co, wracamy. Tak jest, wracamy z pięci gotowi. Co u nas, Darku? Albo inaczej, co u was? Może wy napiszecie, podzielicie się, co tam słuchać. Jak tam ten COVID wziął was, nie wziął? Przeszli, nie przeszli, przed wami, za wami, ale nie za dużo o tym, wiadomo, żeby było tylko pozytywnie. Także, kochani, u nas praca wre. Wre, bo nie dość, że nagrywamy te analizy, różne inne rzeczy, siedzimy w tym po kolana, może nie widać, ale jednak to oprócz tego na Twitterze i na Instagramie coraz więcej wrzucamy grafik, więc tam to się trochę dzieje, zapraszamy serdecznie, alias Park Maszyn, tam teraz mamy na przykład kategorię Oni mogą zrobić różnicę, która to polega na tym, że wymieniamy zawodników, którzy naszym zdaniem będą mogli zrobić największą, jeśli chodzi o swoje kluby, czy to w Ewiner pierwszej lidze, czy też w PGE Ekstralidze. Tak, może będą też przyszłe Feniksy, albo jakieś ostatnie dzwonki, zobaczymy, co tam Darkowi tak naprawdę wpadnie do głowy. A propos przygotowań, to oczywiście bomba teraz będzie, bo tak jest. Zaczynamy już 16 lutego, czyli w przyszłym tygodniu o godzinie 20. Analiza przesadzonowa zespołu Landshut Devils oraz bonusik, ale taki wypasiony na maksa, że bardziej się nie da. Czy jeden z najlepszych menadżerów w Polsce, pan Sławomir Kryją, u nas w wywiadzie. Otóż to. Mam nadzieję, że będzie to bomba zapowiadana przez Patryka, a nie mina, ale no było fajnie. Rzeczywiście w ostatnim czasie weszliśmy w kontakt z klubami, zarówno z Ewiner właśnie, jak i z PGE Ekstraligi. No i różne rzeczy się z tego rodzą, można powiedzieć, tak trochę kryptycznie, nie chcąc wychodzić przed mur. I nie zapeszać. I nie zapeszać oczywiście, ale wywiady pojawią się. Mamy już kilka osób nagranych, także w miarę jak będzie się to wszystko pojawiało, to będziecie się dowiadywali coraz więcej o tej naszej przyszłości. Tak, mamy nadzieję, że będzie cała ósemka menadżerów / trenerów z pierwszej ligi. Tak jak mówi Darek, większość już jest nagrane, więc spodziewajcie się przynajmniej połowy, no trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. A tak jak Darek powiedział, też jeszcze mamy kontakty z klubami ekstraligowymi, także mogą wpłynąć te zmiany, czy te kontakty na naszą estetyczną stronę. W sensie ja szybko nie schudnę, ale mogą się inne rzeczy pojawić, które uatrakcyjnią ten content nasz. Tak jest, to nie problem z tobą, Patryk, tylko z telewizorem. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te analizy i tak dalej, to już w środę teraz o godzinie 20, w środę, czyli oczywiście luty 16, to 16 lutego, tak się chyba powinno mówić, wchodzi zespół właśnie z Landshut z panem Kryjomem. Natomiast w piątek 18 o tej samej porze podsumowanie Ostrowa, Terzet Ostrowi, czyli Beniaminka z PGE Ekstraligi. I potem będziemy oczywiście, tak jakby podsumowania, będziemy jechać kolejno siódme miejsce, szóste, piąte, do aż do góry. Tak jak to robimy zawsze. Tak jak były podsumowania tego minionego sezonu, tak będzie i z tym. I tak jak mówimy, po każdym takim podsumowaniu naszym, ten bonusik będzie, zresztą to będzie w opisie, będziemy też oczywiście zapowiadać na naszych socjalach te odcinki razem z tymi wywiadami. Darku, chyba możemy powiedzieć, bo to taki wymyśliliśmy sobie format, pięć pytań, na które każdy trener musi odpowiedzieć, menadżer, żeby to się nie rozpływało w jakieś godziny, chociaż niektórzy oczywiście bajkopisarzami zajeżdżali. No, w końcu dobrze poznać jest kilka osób, które lubią się tak wypowiedzieć szczodrze, jak ja na przykład. Yes. Natomiast tak, rzeczywiście będziemy na czacie również w trakcie tych odcinków, więc przez to, że nie możemy póki co live'ów nagrywać dla was, to staramy się tam bywać. Zazwyczaj jest jeden z nas na pewno, ale zdarza się, że i dwóch. I tam możecie z nami rozmawiać, komentować to, co słyszycie w trakcie odcinka, rozmawiać na inne tematy. Wtedy mamy my, Patryk i ja, 100% jakby skuteczność, jeśli chodzi o poświęcanie naszej uwagi wam właśnie tam. I oczywiście pierwsza liga i ekstra, na razie to są te plany z zeszłego roku. Wiadomo, że przed sezonem tym poprzednim mówiliśmy, że pierwszej ligi raczej nie będzie. Miał być jeden zbiorczy przy każdym meczu Ekstraligi, a wiadomo, jak to się rozrosło. Teraz będzie zapowiadany już, bo obiecaliśmy kilku osobom, które nas prosiły o podsumowanie drugiej ligi, w sensie analiz, i będzie jeden taki zbiorczy odcinek.
A raczej w sezonie tego nie planujemy raczej, bo... No, to zależy, wszystko zależy od tego, jak ten drugi sezon wkroczymy my wszyscy wspólnie. Nie wiem, czy to jest motyka, porywanie się z motyką na słońce, czy ze słońcem na motykę, natomiast mimo wszystko już niedługo będzie można nas wesprzeć, kochani, na stronie crowdfundingowej, czy jak tokolwiek się to nazywa, patronite.pl. Tam będzie nasze konto widniało, ale jeszcze nie teraz, choć już niedługo. Tak, w dniu premiery, w środę, już trzeci raz o tym mówimy, więc może gdzieś tam się wam wryje w pamięć, 16 lutego rano ruszy właśnie to nasze konto na patronite.pl, patronite, jak to tam ktoś zwał, tak zwał. Tam będzie można właśnie sprawdzić, czy to was w ogóle interesuje. Też mówimy trochę w tych odcinkach podsumowujących o tym, na przykład chyba przy Lansku to jest najwięcej, więc nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły, ale zapraszamy i do odwiedzenia tej strony już od środy, bo na razie jeszcze ona nie działa. W ogóle będzie promocyjne wideo też a propos tego, więc, tak jest. Więc to na razie tylko tyle, już się zamykam na ten temat. Tak jest, polecamy, żebyście, jeżeli macie te kilka minut, nie wiem, jeszcze dopiero nagrywamy to wideo tak na serio, więc zobaczymy, ile nam wyjdzie, ale ile by nam nie wyszło, to jest, można powiedzieć, taki, no nie samouczek, coś takiego, można powiedzieć, książka rozwijająca to wszystko, co widzicie mimo wszystko na tej stronie Patronitek. Tam będzie również szczegółowo, ale zawsze dosłuchać można. Natomiast teraz już ja się zamykam, bo na koniec mamy dla was... Kto śledzi nas na Twitterze, to może widział, a kto nie, to nie. To dla niego będzie to niespodzianką. Mamy dla was, kochani, nowiutkie, świeżutkie, jeszcze nieśmigane intro, którego jeszcze nigdy, nigdzie poza mną i Patrykiem nikt nie widział i naszymi rodzinami. Tak, także to tyle od nas. Zapraszam już za tydzień na regularne odcinki podsumowań. Oczywiście właśnie z tym intrem, na które teraz jeszcze raz ja również serdecznie was zapraszam.